Cześć, tu Karolina. Dzisiaj chciałam z Wami zrobić taką karteczkę jesienną. Tu mam już przygotowaną bazę rzeczy z papieru z przeźroczystym wieczkiem. To będzie 29. rocznica ślubu, więc użyję tutaj 29 tekturek z filigranek. Kartka będzie kwadratowa, tak jak pudełko. Tu już sobie zrobiłam przeszycia tym radełkiem. One są akurat równe, więc robiłam od linijki, żeby taka bardziej elegancka była. Bo robiłam też taką na urodziny DL-kę, którą chciałam Wam pokazać właśnie i porównać, jak z jednej kolekcji można zrobić taką bardziej oficjalną i mniej oficjalną kartkę, właśnie używając dodatków tylko takich złotych trochę, no ale niestety, no miałam ją zamówioną, potem pani się rozmyśliła, a ostatecznie i tak ją wzięła, więc niestety nie mogę Wam tego pokazać, ale będą zdjęcia na końcu na pewno. Mam też sznureczek docięty, żeby właśnie potem podnieść tą kartkę sobie. I mam już ogólnie to jest kolekcja jesienne liście z Galerii Papieru. I tutaj mam już tak mniej więcej wstępnie przygotowane kwiatuszki, liście i to są z wykrojnika Lady i Design Poppy. Kwiatuszki i liście wycięte złotym wykrojnikiem. Nie widzicie, tu mam zmniejszony ekran. Mniejsze i większe. Mam też z takiego złotego papieru z Actiona wycięte, ale nie wiem, czy ich użyję. One tutaj z takiego złotego. I mam też tutaj takie dodatki. One są małe, ale fajnie właśnie wyglądają jako tak dodatek gdzieś do kompozycji. Jeżyk, sowa, ptaszek i wiewiórka. I to jest takie z arkusza o tego 0,5. Z drugiej strony jest taki zielony, a ja to po prostu sobie tutaj wycięłam te elementy i te ciemniejsze liście też sobie wycięłam, bo one fajnie urozmaicają kompozycję. A tutaj mam drugi zestaw dodatków i one są wycięte z tego arkusza. Grzybki też tutaj. Te niebieskie, te długie liście fajnie wyglądają. Tutaj te z żołędziem, same żołędzie. No po prostu tak sobie wycięłam. Jako właśnie dodatki do kompozycji. Tekturki pewnie będę embosować. Tutaj mam jeszcze rocznica ślubu napis, ale nie wiem, czy go użyję tutaj, bo te liczby akurat są takie dosyć duże, więc zobaczymy. Mam też takie narożniki. Może jednego gdzieś tam użyję. To są wszystko tekturki z filigranek. No i w przyspieszonym tempie teraz zobaczycie, jak ja zrobiłam te kwiatuszki i specjalnie zostawiłam sobie jedną kartkę bez tego radełka. Myślę, że to jest proste, ale może akurat ktoś skorzysta, więc teraz będzie w przyspieszonym tempie te takie prostsze czynności.
teraz już ułożę kompozycję. Tak mniej więcej sobie wyobrażam, że tutaj będzie te 29. Ja jeszcze potem pociągnę glossy akcent, bo tak nie fajnie mi się wyembosowało. Już mam chyba za dużo śmieci w tych, w tym pudrze, już go tak mało jest. No i tutaj listki właśnie sobie tak formuję też, żeby były bardziej wypukłe. Tutaj mam też jeden taki zielony listek, więc też go jakoś tu może wkomponuję, żeby tak nie było też zbyt złoto, bo tego też bym chciała uniknąć raczej, żeby nie przesadzić z tym złotym. Jeszcze jeden gdzieś był taki duży. Złoty duży, a tutaj jest taka końcówka. Może tak. Na razie sobie tak przymierzę, zobaczę, czy w ogóle tego będę używać. No więc właśnie te złote listki chciałabym bardziej na dół, żeby tylko tak gdzieś przebijały. Ja tak lubię sobie właśnie powycinać te takie właśnie w galerii papieru. Tak w sumie mam wrażenie, że często jest, że gdzieś tam właśnie te elementy są takie fajne do wycinania i ja z tego właśnie zawsze korzystam. One są takie drobniejsze wtedy przez to, ale to mi się wydaje, że nie przeszkadza. Tak sobie właśnie przyjeżdżam dłutkiem, żeby były bardziej wygięte. Te listki mają akurat taką fakturę jakby krateczki, takiego papieru lnianego jakby, ale mi to też nie przeszkadza. Ja tym ogólnie lubię właśnie. To jest właśnie z tego, z kapuśniaczka, ten żółty. No i tak sobie buduję. Tu mam jeszcze sizel też przygotowany pod spód troszkę. No ale jak układam kompozycję, to wolę na razie bez tego sizelu, bo tam potem przeszkadza i lata. I właśnie też specjalnie właśnie wzięłam brązowy, ten największy liść, żeby tak trochę uspokajał tą kompozycję. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Tutaj sobie tak troszkę popróbuję. To jeszcze też właśnie będzie inaczej wyglądać, jak zacznę przyklejać. Wtedy też tak nie chodzi ta kompozycja. Te 29 też nie wiem, właśnie tak myślałam, że tutaj w rogu dam ten, ale może tu albo całkiem zrezygnuję. Tamta kartka była trochę inna, tam były inne tekturki użyte, ale no bardzo mi się podobała. Mam nadzieję, że ta też tutaj wyjdzie dosyć fajnie. Zobaczymy.
Ja ogólnie właśnie bardzo lubię takie jesienne klimaty. Właśnie kiedyś, ostatnio mi Facebook przypomniał, jak tworzyłam właśnie kartki dla cioć. Kilka lat temu, już chyba z 3, jakoś tak chyba 3 lata temu. I właśnie z prawdziwych liści miałam ułożone kompozycje, to tak na takim prywatnym moim Facebooku, nie na Fanaberries, tylko na prywatnym. Także no, lubię. To się wiadomo, pokruszyło i tak dalej. A ja tutaj w tym roku kombinowałam trochę z werniksem przy liściach w tym roku właśnie, żeby się tak nie kruszyły. Tamte wiadomo się pokruszyły i kasztany na jednej nawet były. Także sobie możecie wyobrazić, że była dosyć ciężka. Ale ale co? No ale fajnie. Tak, tych kartek się raczej długo nie przetrzymuje, więc więc spoko. 29, nie wiem jak to. Trochę duże te literki, liczby, ale nie mam akurat innych. Tak trochę łyso w nich jest, ale właśnie tutaj będzie jeszcze. Ja sobie tak lubię właśnie jakby uprzestrzenić te papiery. One wtedy dają takie złudzenie optyczne, że są właśnie wypukłe i takie przestrzenne. I tu bym chciała jeszcze właśnie taką kompozycję jakąś ułożyć na dole. Tam to była z taką klatką, więc też inaczej ja tam ta kompozycja rozłożyła. I tutaj na dole tego jeżyka bym dała. Słówka może siedzieć gdzieś tutaj z patyczkiem. Jeszcze są żołędzie. Ja to zacznę przyklejać, bo im więcej dokładam, tym potem mi się to bardziej gubi i przesuwa, tak jak tu widzicie. Ale tutaj na dole właśnie też będzie. To mogę dać nawet niżej. Też będzie taka kompozycja jakaś. Tu będzie jeżyk. Gdzie są te zwierzątka? Jeżyk, sowa, to i jeszcze jedno było. O, jest ptaszek właśnie. Ptaszka możemy posadzić tu na tej dwójce. A wiewiórę może tu. Tu są też te żołędzie.
które potem właśnie jak już zacznę to przyklejać, to one znajdą swoje miejsce. Ale te małe tutaj właśnie można troszkę do jeżyka. Tutaj mu zrobimy jakieś listki mu tutaj przygotujemy, żeby on tutaj nie był taki samotny na dole. Sobie to poodwracam, bo potem nie widzę, co mam. Tutaj. Tego damy tutaj. Te damy tam. I tu jeszcze jest taki mały. Okej, dobra, ja to zacznę przyklejać. No, myślę, że tak to będzie. Ja myślałam, żeby to tak unieść też jeszcze, bo to jest w pudełku, więc tutaj nie muszę się przejmować zbytnio. Tu mam takie paseczki, też sobie zostawiam. Z birmaty. Ostatnio właśnie bardzo często na birmacie wszystko kleję. Te kosteczki i tak trzeba podklejać, więc więc nie widzę różnicy. No chyba właśnie, że jakieś takie większe, grubsze warstwy, które wiem, że będzie widać, no to ten kolor tej birmaty właśnie szarej trochę mi przeszkadza. Ale jak mam właśnie jakiś taki z tekturek, to używam też. Pilnuję tylko, żeby właśnie nie wystawały gdzieś poza tekturkę. I najpierw tą dwójkę, i ja też właśnie zawsze staram się dawać po bokach, żeby ta birmata się nie rozwarstwiła. Równo przez te skosy mogę
może mi zjechać trochę. W sensie, że tyle mam tutaj tych pionów na dole, że ciężko może być potem wybrać właściwy. Szkoda, że nie mam właśnie też tamtej kartki, żeby wam pokazać. A specjalnie właśnie nie nakręcałam filmiku przed oddaniem, bo mówię, że i tak zostaje u mnie, więc sobie na spokojnie nagram. No a tutaj jednak chciała też jednak tamtą, więc no. Więc trudno. Jak sobie tu ułożyłam tą kompozycję, to sobie zrzucam, żeby mniej więcej pamiętać, jak to było. Tu mam sizzle z innej kartki, mi został akurat, ale nie będę chyba dokładać. Tak go sobie tu tylko rozłożę. Żeby mi wystawał gdzieniegdzie. I przykleję go. Tu mi wycieka ten klej. Przykleję go sobie liściami. I tak sobie pomyślałam, że tego kwiatka można w sumie unieść, żeby on był trochę wyżej tego największego, żeby tak go zestopniować, żeby ta kompozycja się wydawała właśnie jeszcze bardziej taka przestrzenna. Przez to, że właśnie wycieka, to on potem tak nie wylatuje, ale gdzieś tu miałam nową, czemu ona tu jeszcze leży, ta. Więc tak. I wtedy ten kwiatek, wiecie, będzie tak wyżej, nie tak całkiem na płasko. I mogła będę sobie dokładać pod niego jeszcze. Na spokojnie, ale tutaj właśnie myślę, że może jeszcze jedną warstwę mu dam. Tak. Bo tamta poprzednia była do koperty, więc tam wszystko tak na płasko raczej. Te kwiatki i tak właśnie są trochę wypukłe, ale do koperty spokojnie. Spokojnie wejdą. I nie wiem, tego czy tego, może tego lepiej. I tu widzicie, pod spodem mam ten, mam dwa jakby w całości, a ten mam osobno. Z takich resztek też z kartki wycinałam papieru, więc tego w ogóle nie widać z góry, więc tego chyba też nie. To nie jest w całości. Dobra, teraz to jeszcze. Poleciały papiery. Tutaj. Jeszcze właśnie o tym pamiętała. Jeszcze raz. Ja czasami nawet wolę właśnie iść na żywioł i
od razu przyklejać te elementy, bo potem ciężko, żeby o wszystkim pamiętać. To było tu, to było tu. I tu. Może tak. Ile jeszcze mam tych złotych? I tak. No, nie chcę, żeby też było za dużo. Ten napis też jest złoty, więc... Więc tak właśnie, żeby z takim dobrym smakiem, jak to się mówi, żeby nie przesadzić, ale żeby ładnie wyglądało. Jest przyklejony tego. Dobrze, tego tu. Tego tu. Tak, tylko właśnie delikatnie będą wystawać. Sisalu można jeszcze też dołożyć pod kwiatki, więc to też nie jest jakiś problem. Tutaj właśnie, żeby tak wyciągnąć. Takie wycinanie też z papieru jest też fajne, bo nie trzeba dodatków kupować. To przesunę tu. Wszystko się wycina praktycznie z jednej kolekcji, więc to też jest fajne. Przynajmniej dla mnie. Wiadomo, że to się przydają te dodatki, ale... Ale można. Czemu nie? Jak właśnie, ja nieraz też właśnie jak zostają mi jakieś resztki z kolekcji, to a brakuje mi właśnie, zostaje mi papier, a brakuje mi dodatków, no to też właśnie staram się z tych resztek jeszcze powycinać coś tam. I tutaj tak samo po bokach, żeby te warstwy się trzymały. Nie będę dodawać tego sisalu, żeby nie było bardzo jakoś bałaganiarsko tutaj. To i tu. I dziurki się zapcha. Tak. Tutaj. Tu można rozjaśnić troszkę tego kwiatka, żółtym. Tutaj są te czerwone też. No właśnie taki jakby dla mnie produkt zamienny to jest właśnie ten papier, bo zamiast właśnie prawdziwych liści mogę pobawić się takimi wycinanymi.
No, a nie wiem właśnie, czy już to mówiłam, ale ja ogólnie takie jesienne klimaty bardzo lubię. Ta też paleta kolorystyczna mi bardzo pasuje. Zielony, pomarańczowy, żółty. Bardzo lubię. Jeszcze są takie ciemniejsze i dam sobie tutaj, żeby odgrodzić jakby żółty od żółtego, żeby tak bardziej wyraziście wyglądał ten kwiatek, ale chciałabym jeszcze, to już jest przyklejone, damy tutaj, zasłonimy to troszkę tym niebieskim. Te niebieskie właśnie tutaj kolory fajnie dodają też takiego urozmaicenia w tych kolorach, że ta praca taka się wydaje, jak dla mnie przynajmniej, taka żywsza, taka ciekawsza trochę. Przyciągają wzrok te niebieskie tutaj elementy, ale tutaj bym chciała właśnie może tu. Mogę to sobie zgiąć, bo i tak tego nie widać. Żeby jedno spod drugiego tak jakby wychodziło. To będzie tak latającego. Daję taką solidną kropkę, żeby też tak sobie tutaj trochę w powietrzu był, żeby się uniósł. Tak, tutaj ta sówka. Ona tu ma gałązkę, tak jakby. A więc chciałabym, żeby to pasowało ze sobą. To mi tu przeszkadza, więc. Więc sobie urywam. I dam sobie tą sowę bardziej w pionie. Sobie tu muszę zobaczyć. Dobra, fajnie to wygląda. Teraz tego dam sobie tu może.
Okej. I tutaj jeszcze mam to. Może sobie też to rozdzielę. I to dam tu. Tak, i tu jeszcze mogę dać te żołędzie. Patrzę się właśnie, gdzie jeszcze mam jakieś dziury. Żeby je załatać. Tutaj tego ptaszka muszę gdzieś. Gdzieś go muszę ulokować. Nie lubię takich małych elementów tekturowych. No ale trzeba. Tutaj ptaszek będzie sobie siedział na dwójce. No. I ten jeżyk teraz jeszcze. I sobie zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądać. Brązowy. Nie wiem, czy to słychać, ale trochę mi burczy w brzuchu chyba. Tutaj tak, może tak. To przeszkadza to klęsła noga. Ten właściwie jest najdłuższy, więc może jakoś tak. A żółty jakoś tu. A i listki. Może tylko jeden w ogóle, taką chmurę. Dobra, na pewno jeżyk. Na pewno podniesiony on musi być. Jeżyk tu jest taki malutki. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Trzy warstwy będzie miał. I żeby te warstwy trochę ukryć właśnie, to użyjemy sizalu.
tak troszkę, bo to będzie bardzo mała kompozycja. Ja lubię właśnie takie kolorowe prace, bo to są akurat w miarę stonowane kolory. Ale ogólnie bardzo lubię. I tu sobie tak to tutaj położymy. Tak. Okej, okej. Dobra, zawsze można uciąć. Ale jakby się zaplątało, to by było miło. Trochę za bardzo. Dobra, jakby co to utnę, nie? I co teraz tego jeżyka? Damy go tu. Tak, tak, tak. Damy z tyłu tego grzybka. I tutaj już nie będę się bawić w podklejanie, tylko tak. Hojnie nalałam tego kleju. Trzeba to, no, tak jakby szybko bardzo, żeby on nie ściekł. Tym się będę później tymi żyłkami przejmować. I co tutaj możemy dać temu jeżykowi, żeby on tak nie wisiał w powietrzu? Damy mu takiego liścia. Damy mu takiego liścia. W tych kartkach są użyte dokładnie te same jakby papiery i dodatki powycinane. Wszystko to samo. Tylko właśnie troszkę inaczej użyte. Znaczy, no, użyte w ten sam sposób, nawet właśnie kompozycje są takie same, ale tutaj właśnie jest więcej tego złota. Jako że właśnie to ma być na rocznicę ślubu, żeby to było bardziej eleganckie. Tamta miała kolor taki miedziany. I tutaj taki bałagan staram się zrobić. Średnio mi to idzie, ale się staram. Coś tutaj tak troszkę nabałaganić. Różne właśnie te warstwy, żeby to była taka jakby kubka tych liści, takie wrażenie kubki liści. No i żeby ten jeżyk nie wisiał.
nie wisiał w powietrzu. Jak ktoś się boi właśnie, że się poparzy, no to polecam pensetę tego liścia, chyba skrócę. Podobają mi się te borowiki. Tutaj za bardzo wystaje listek jeden, więc tutaj coś dorzucę, może tego. Trochę taki ciemniejszy jest niż te po kilka łodyg, więc go tutaj tak ciachnę. I co jeszcze to mogę dać? To nie mogę. Co tam jeszcze jest takiego ciekawego? O, to jeszcze jest. Może to temu lisi. Temu. No to bardziej tu. Bardziej tutaj do jeżyka. Tak sobie widzicie, to wyginam, żeby mi było dobrze, żeby mi się podobało. Ok, i tutaj już tam zwykły klej. Żeby nie ryzykować. Że coś pójdzie nie tak. Okej. I dalej mi tutaj brakuje czegoś. Może te żołądki. Może jeden żołądek. Co myślicie? Mi się nawet podoba. Ale tu może bym coś jeszcze takiego. O. Mam jeszcze te grzybki i kusi mnie, żeby je gdzieś tutaj dołożyć.
Może jeszcze coś wytnę. Z tych papierów. A jeszcze wiewióra. No. Co by tu jeszcze można? Och, wiewiórko. W sumie spoko. Ptaszek tu, sowa tam. Tej sowie by się coś jeszcze przydało. Tutaj tego złotego liścia troszkę troszkę za nisko przykleiłam i zrobiła się taka dziureczka, taka przerwa między tymi, ale może dotknę sobie po prostu te zielone liście. Spoko. Dla mnie ok, tylko sobie tu poucinam troszkę. Widać, że coś się dzieje, że tak jest fajnie, wesoło przez ten sizal. Taki harmider właśnie jesienny, tylko chciałabym, żeby on się tak ułożył bardziej może. Okej. Przymierzymy go do tego. Aha, ta wiewióra jest nieprzyklejona. Dobra, zobaczymy przy okazji, czy ona się tu zmieści. Dobra. Czyli trzeba wiewiórce ogon trochę wygiąć. Listki trochę wygiąć bardziej.
wcześniej. To jest ok. Tu jeszcze wyszedł sezon. Nie chcę go tak obcinać całkiem, bo potem go tu nie będzie widać. A wiewióreczkę co? Wiewióreczce obetniemy pupkę. Niewiele to dało, bo tu jest grzybol przyklejony. Przykleiłam na zwykły klej, żeby móc nią dłużej manipulować w razie jakichś takich niepowodzeń. Można i tak wyjąć tego ogona. Czy ona się przykleiła, czy miała dość kleju, ale miała. Tak. I tutaj tak, kupkę od grzybka jeszcze. Tak, jest fajnie, fajnie te zwierzątka mi się chyba najbardziej tutaj podobają. Fajnie to wygląda. No więc. Dobra, jak to złapię, to będzie się trzymać. I znowu zostały mi takie resztki. Znowu będę musiała zrobić jakąś kartkę jeszcze jesienną. Nie lubię, jak mi takie coś zostaje. Zwłaszcza jak kolekcja nie ma folii. Nie mam gdzie tego włożyć potem. No i tak. Dodam może jeszcze jakieś te perełki. Zobaczę. Dobrze, będziecie widzieć na pewno na zdjęciu końcowym. Na razie to tyle i dzięki bardzo, jeżeli oglądaliście ten tutorial, godzina prawie, no to nie wiem, może go przyspieszę jakoś i puszczę bez głosu. Na razie kartka się tak prezentuje, zobaczę jeszcze za tymi perełkami. No i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, cześć!